Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka M-Food S.A., największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj moim gościem ponownie z konferencji we Wrocławiu Majątek bez ryzyka, pani Karolina Lewińska, Niron Invest Group. Witam Pani Karolino. Witam, dzień dobry. Pani Karolino, ciekawa prelekcja. Cypr Południowy, kierunek dla przedsiębiorców. Więc tak. Może zacząłbym tak. Jestem przedsiębiorcą i myślę o Cyprze Południowym. Dlaczego powinienem pomyśleć o zmianie rezydencji? Dlaczego właśnie miałbym zainteresować się Cyprem, mając przedsiębiorstwo w Polsce? No przede wszystkim dla przedsiębiorców, dlatego że daje duże możliwości, jeżeli chodzi o kwestie optymalizacji podatkowych. Tak? To jest do niedawna nazwane rajem podatkowym miejsce, ale całkiem poważnie to miejsce, które daje szansę na to, żeby jednak troszkę ograniczyć te podatki, ograniczyć podatki w Polsce i to nie w żaden nielegalny sposób, tylko po prostu rozsądnie wykorzystując możliwości, które daje Cypr, które dają też inwestycje w nieruchomości na Cyprze właśnie, którymi się zajmuję. No i to jest clue tego wszystkiego, dlatego dla tych przedsiębiorców, no bo jednak oni już mając tu, zarabiając, nie do końca chcą płacić podatki, które dzisiaj mamy w Polsce przy tym, co się dzieje. Jak zaczynamy? Gdzie zaczynać? Mam pomysł, jest idea. Słyszałem o spółkach cypryjskich, o tym raju podatkowym przez Panią wspomnianym i myślę sobie, no też chciałbym płacić mniej, chciałbym, żeby było mi lepiej. Pan Maciej Oniszczuk już powiedział, że to mamy 7-letni okres naszego urzędu skarbowego, który jest jednym z najbardziej agresywnych na terenie Unii Europejskiej, więc już zaznaczyliśmy, że to nie jest wszystko takie super i trzeba się naprawdę do tego przygotować. Jak zaczynam? Najpierw, nie wiem, rejestruję sobie takie przedsiębiorstwo, czy najpierw szukam nieruchomości właśnie po to, żeby mieć taką bazę i mieć możliwość zmiany. Jak to wygląda od strony prawnej, jak zaczynamy, jak patrzy na to Cypr wewnętrzny? Ja myślę, że dwutorowo bym do tego podeszła, bo prawda jest taka, że sama rezydencja bez nieruchomości daje mniej możliwości i właśnie jest narażona na większe ryzyko, a sama nieruchomość, że tak powiem, dobór jej też powinien być jakby iść w parze z tą strukturą, którą chcemy zaplanować. Nie chciałabym tu tak mocno mówić o tej strukturze, jakby optymalizacji podatków. Moim konikiem są nieruchomości, tak? Więc tutaj myślę, że niewątpliwie współpraca z Maciejem odnośnie kwestii właśnie prawnych, bo jak ja to mówię moim klientom, to trzeba wziąć na tapetę, tą polską przedsiębiorczość, tą strukturę w Polsce, tak? Aktywa, czym się zajmuje dana osoba, jaki profil prowadzenia działalności. To jest bardzo dużo czynników i na pewno nie można do tego tak podejść zero-jedynkowo. Wszelkie warto rozpatrzyć rzeczy, wziąć po prostu na warsztat i zaplanować to, jak to powinno być zrobione, żeby to było zrobione z głową, bez większego ryzyka oczywiście dla tej osoby, tak? No ale co dalej? Korzystając jakby tutaj i jednocześnie... Dalej, kupujemy nieruchomość dla siebie jako zarząd, jako właściciel, no bo niekoniecznie mówimy jako jednoosobowy przedsiębiorca. Tak. Czasami jest to firma, która ma, nie wiem, kilkadziesiąt osób. No i co? Zarząd w pierwszej kolejności kupuje nieruchomość, przenosi się razem z rejestracją, właśnie kupuje dom dla siebie. No więc dobrze, gdyby zarząd miał oazę na tym pięknym Cyprze. Jak dzisiaj też powiedziałam, że trzeba uważać, bo to wciąga, bo ludzie czasami zaczynają od tej optymalizacji, od tych kwestii podatkowych związanych z wykorzystaniem tego miejsca, a finalnie naprawdę się osiedlają i coraz częściej i więcej czasu tam po prostu spędzają. Więc ja mówię, że to jest taki punkt pierwszy programu, który no właśnie różnie potem się kończy. No my też zaczęliśmy bardzo niewinnie 15 lat temu, a finalnie tak, zmieniliśmy całkowicie ośrodek życia na dzisiaj na Cypr. Jakie są ceny na Cyprze? Pan Maciej powiedział wcześniej,
No w cenie mieszkania w Warszawie można sobie pozwolić na całkiem przyzwoity dom na Cyprze. Czy to jest prawda, czy to są tylko takie opowieści ludzi, którym się udało kupić 15 lat temu i tak powtarzają miejskie legendy. Słuchaj, sprzedaj tam dwupokojowe mieszkanie w Warszawie, kup dom na Cyprze, tak? No, no fajnie, ale to było 10 lat temu na przykład. Czy ten rynek nieruchomości zupełnie inaczej wygląda? No powiem tak, nie ma już tych cen, które były 15 lat temu. Możemy sobie pluć wszyscy w brodę, że nie wykorzystaliśmy tego czasu, bo no to tak jak z chińskim przysłowiem, że najlepszy czas na posadzenie drzewa był 100 lat temu, prawda? To tak samo jest z nieruchomościami. I każdy kolejny dzień to po prostu obserwujemy, że te ceny nieruchomości po prostu regularnie rosną, idą w górę. I faktycznie tak jest też na Cyprze. Co więcej jeszcze mogę powiedzieć, no można kupić za cenę nieruchomości warszawskiej całkiem ciekawą nieruchomość na Cyprze. No i weźmy pod uwagę to, że to jest nieruchomość z prywatnym basenem często. W ponad 300 dniach słonecznych, naprawdę w zupełnie innym klimacie, tak, aniżeli nasz pogodowy, nawet dzisiaj jak tu siedzimy i widzę to, co jest za oknem, to powiem szczerze, że nie zachęca. Kwiecień nie rozpieszcza w Polsce. Nie, kwiecień nie rozpieszcza. Ja przyjechałam wczoraj z 20 paru, że tak powiem, stopni na plusie, więc no czuć różnicę. Jaki jest próg wejścia, jeżeli chodzi o koszty? Ile powinniśmy mieć w portfelu, żeby naprawdę mieć w czym wybierać na Cyprze? Mówiąc o kwocie wejścia, mówię o kwocie od 150 tysięcy euro, ale powiem szczerze, to jest bardzo ograniczony budżet i trzeba wziąć też pod uwagę, że Cypr nie jest najtańszą destynacją, nie jest najtańszym miejscem przez to, co przede wszystkim oferuje, bo i optymalizacyjne kwestie, tak, kwestie podatkowe, ale też jakości życia, bezpieczeństwa i jakości nieruchomości. No to naprawdę, że tak powiem, jeżeli mamy mniej i to są jedyne nasze środki, to ja nawet nie polecam i nie zachęcam. 200 tysięcy euro budżet, powyżej 200 tysięcy, naprawdę już jesteśmy w stanie zaproponować bardzo ciekawą, atrakcyjną nieruchomość, która i usatysfakcjonuje, tak, inwestora, bo nasi inwestorzy bardzo często chcą z tych nieruchomości korzystać i po prostu przyjeżdżać do nich, a kiedy ich nie ma, po prostu je wynajmować, więc te dwa aspekty na pewno jesteśmy w stanie spełnić, wchodząc i mówiąc o takim kryterium. Czy da się mieszkać na Cyprze i prowadzić interesy w całej Europie, z całym światem, no chociażby z taką Polską nadal, przenieść się tam, ale no jednak prowadzić interesy tutaj, pracować dla firm polskich. Wiadomo, jak ktoś ma możliwość pracy zdalnej, no to oczywiście nie ma takiego problemu. Co na przykład z dzieciakami? Jak jest rodzina, która z dzieciakami chciałaby się przenieść i mamy tą kwestię, to rodzice, sam jestem rodzicem, dlatego pewnie o to zapytałem. Co w sytuacji, kiedy w wieku szkolnym rodzina podejmuje decyzję, czy są w ogóle takie osoby, które się przenoszą świadomie na Cypr, mając właśnie rodzinę na utrzymaniu, no wiadomo, kwestie językowe, wiele rzeczy do kwestii do rozwiązania. To nie musi być tylko dom wakacyjny, ale może faktycznie stać się naszym prawdziwym domem. No więc, czy takie rzeczy się dzieją? Się dzieją, bo ja jestem żywym przykładem. Będąc mamą trójki dzieci, przeniosłam całą naszą rodzinę na Cypr, tak? I dzisiaj to tam żyjemy, to tam dzieci się uczą. Jedne w szkole, inne w przedszkolu. Więc da się i naprawdę to jest kraj, który jest do takich rzeczy bardzo przyjazny. I odniosę się do pierwszej części pana pytania, ale co pięknego jest dzisiaj w ogóle w świecie, w którym żyjemy, to, że naprawdę gro ludzi nie ma ograniczeń co do miejsca pracy. To, co sprawiła pandemia, tak? To ta nowa rzeczywistość, w której wszyscy się odnaleźliśmy, możliwości zdalnej pracy, których kiedyś nie było, aż tak wielu, no to daje nam naprawdę bardzo dużą szansę na to, żeby móc zasmakować innego życia, nie rezygnując z naszych źródeł przychodu, z naszej pracy codziennej i możemy to naprawdę pogodzić. No a Cypr z racji, tak jak już powtórzę się, ale i tych kwestii podatkowych, i tych udogodnień jest dla takich ludzi bardzo dobrym miejscem. Kwestia jeszcze rodzin z dziećmi, dzieci w ogóle i bezpieczeństwa, o którym wspomniałam dosyć duży moment podczas
teraz prelekcję też poświęciłam, no to jest bardzo ważny aspekt dla każdego rodzica, który bierze dzieci i na swoją odpowiedzialność pakuje walizkę i wyjeżdża z kraju, tak? No chcemy, żeby było bezpiecznie. Chcemy, żeby te dzieci były w miejscu takim, gdzie krzywda im się nie stanie. Jeżeli będzie jakaś sytuacja losowa, będzie jakaś sytuacja związana z, no nie wiem, nawet wypadkiem, tak? No przecież różne są sytuacje. Ja ostatnio też doświadczyłam, wylądowałam w szpitalu na operacji. No to ważne, żebyśmy byli w miejscu, które da nam komfort tego, że my będziemy zaopiekowani i nasze życie będzie pod kontrolą. Czyli Cypr nie tylko kierunek dla przedsiębiorców, ale kierunek dla rodzin. I jak wygląda kwestia Polonii na Cyprze? Bo tutaj też w kuluarach słyszałem, że już takie powstają wręcz ośrodki polskie na Cyprze, żeby nam się zaraz z tego drugie Chicago i Greenpoint nie zrobiło. Myślę, że coś w tym jest, ale to naprawdę przez to, że no, to miejsce ma magię w sobie. Zupełnie inny klimat, nie tylko pogodowy. Ludzie chodzą tam uśmiechnięci, są pozytywnie nastawieni, a nam, ludziom, którzy żyją tu, a chcą od życia czegoś więcej i którym no, nie pasuje, że tak powiem, ten nasz mental taki, że tak powiem, smutny na co dzień i zdepresjonowany i w ogóle nastawiony na nie, to naprawdę to miejsce daje to. Daje tą przestrzeń, daje szansę się wyłamać z schematów naszych, zmienić myślenie, zmienić ten mindset i dla nas, i dla naszych dzieci, bo jeżeli wychowujemy je w takiej międzynarodowej, innej kulturze, otwartej na świat, uśmiechnięty, to też jest duży atut dla nich. Karolina Lewińska o słonecznym Cyprze z niesłonecznego Wrocławia tak. Dzisiaj była moim Państwa gościem Liron Invest Group. Dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękuję. Do widzenia. Partnerem programu jest spółka M-Food S.A., największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata.